Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Ryczek. I witam was w tej pięknej, zimowej auszy w grze The Sims 4. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Simsami. Jak widzicie, dalej mieszkam w starym domku i powiem wam szczerze, że jeszcze za przebudowanie, czy w ogóle odświeżenie nowego mieszkania domu się nie wziąłem, wybaczcie mi, ale no po prostu całkiem mi to wypadło z głowy, żeby się tym w ogóle zająć, ale myślę sobie, że wiosna to będzie taki przełom, gdzie zrobimy sobie lekkie przemeblowanie, na pewno, nie wiem czy właśnie nie będę się brać, co to są za lampki, jak tu nikt nie mieszka, nie wiem czy przypadkiem nie będę się brać po prostu za ten i go po prostu odnowić, czy faktycznie stworzę go gdzieś tam na mapie i wtedy będę kminić jakby go zrobił. Chcę naprawdę zrobić go duży i już od razu po prostu dla trzech osób chcę zrobić, bo będzie Mateuszek, no i chciałbym jeszcze chłopca i jednego chłopca i jeszcze jedną dziewczynkę, więc no, wszystko jest, słuchajcie, przed nami. Ale witam was serdecznie, póki co, oto w tym domku, w kolejnym odcinku. Słuchajcie, wszyscy to jeszcze słodko śpią, ale Arek dzisiaj idzie do pracy, więc w końcu pójdzie pracować trochę. Arek zaraz jest wyspany, Paulina również i nasze dziecko, no jeszcze, tak, no. Co myślę, że Arek sobie trochę wstanie? Przemysław Maślanka? No, nasz przyjaciel napisał, że się przyjaźnie... Czyżby był zazdrosny? A mi się, przepraszam bardzo, skąd znamy z panem Przemysławem? Wstawaj Arek, wstań do żywych, jak tam z naszym praniem? Czyste, suche i to mi się podoba. Trwa opuszczenie, tradycja opuszczenia, Arko dzisiaj pości, nie jedz nic, gdy aktywnie jestem ze strony, ukończy tradycję. Okej! Okay. Czyli mamy pości, czyli dzisiaj nie mamy nic jeść, no dobrze. Takie będzie, no nie, idź to napraw, i no Rose. Szybciutko. I wytrzyj to. A, porządki, faktycznie, bo mamy dzisiaj przygotowanie do świąt. Jestem ciekawy, co... Oświetlenie, zapal świece. Ty możesz takie rzeczy robić? Ciekawie. A ty w takim bądź razie, chodź, okay, też się obudź, weź szybko prysznic, myślę. I ty też masz post? Arecki, wytrzej. Wyrzuć, myślę, bo nie ma co tam zbierać. Co ty tu masz? Ty się skaleczył? Czekaj, nie wyrzucę śmieci. Już masz tradycję ukończoną? Ty to jesteś jednak kozak, nie? Ty zaraz tą tradycję ukończysz. Co ci tu śmierdzi, powiedz? A, chciałem, żeby wpadł w szał sprzątania, ale chyba coś nie pyknie. No dobrze. Czy ty możesz już tego? 3 godziny, ja ci pierun. No dobrze, ale jesteś kurde głodny. Wiesz co, weź kaj się przebierz. I no tu stroje. Zmień strój. Na jakiś taki o. I ja bym chciał, żebyś ty nagrał film w końcu. Inteligentny vlog. O, coś dla ciebie. Ty nagrywaj, a tutaj się już zajmiemy. Co tam? Skorzystaj. Odśwież się. I czy będzie jedzonko? Czy ja na powracam zarabiam 2 euro? Nieźle, słabo. Słabo film się przyjął. Oj. No chodź, Kaj. Poproś o deser. Tu i jedzenie teraz. No chodź, Kaj, Mateuszku. Mateusz. O. Ugryź. Jedzenie teraz. Co ty masz tu za telefon? Co ty tu masz? No, propozycję pracy, ale ja nie chcę żadnej pracy. Mamo, chcę jeść. Mamo, daj jeść. Mama, daj jeść. O, co ty tu masz? Nie dawaj mu tego. Dasz mu jeść? Nie, daj jedzenie z wyposażenia. No, że jakieś... No nie, no, nie dawaj mu tego. Na śniadanko może by tak... płatki zjadł? Proszę bardzo. I tak na śniadanko myślę, że... Sok jabłkowy też będzie spoko. Proszę bardzo. Jedzkaj sobie słodko. Sprzątnij. Gucia głodna. Już Gucia, już nie krzycz. Napełnij. Arek pracuje ładnie. Tradycja ukończona, spoczka. W ogóle stwierdziłem, że w tym mieszkaniu, które chcę, to chcę, żeby na pewno była siłownia jakaś, tak żebyśmy mogli z domu ćwiczyć. Jak tam? Nagrany?
No to pięknie. Czy ty ukończyłeś? No i pięknie. Teraz wszamaj coś. Weź resztki. My dzisiaj z Paulinką ogarniemy, słuchajcie, nasze mieszkanko. Pochwal go, jak ładnie zjadł w ogóle. Mogę pochwalić? Zapytaj, czy zasługuje na prezent? To źle brzmi. Obejmij czule. Co ci tu śmierdzi? Co to teraz miało być? Czemu jedziecie zawsze na dwór, żeby zrobić jakąś interakcję? Podoba mi się ta opcja. Możesz coś robić? Nie. A bałwana na przykład? Nie. A na przykład lebowanazy? Mateuszy można! Jezus, chcę to zobaczyć. Chodź kaj tu. Lebowanazy Mateuszem. Baw się. Ale aż na dwór musieliście wyjść. No dobra, taki dzień. Jezu, Mateuszek lepi. Mateuszek. Ulepimy dziś bałwana. Chodź, zrobimy to. To pani mi w tle przeszkadza. A jakieś z innej perspektywy. To będzie Mateuszka widać. Czekajcie, bo widać nasz ten. Wow. O! Ale to cudnie wygląda. Ej, to dobrze będzie wyglądać. Nice! Bawisz się z Gucią? A weź z Gucią tu i weź wyuczone. Baw się w aportowanie. Tylko chyba nie w domu. Młody w tysiku. Masz nowy śnieżny przyjaciel. A czy mam ulubionego? Ojoj. No dobrze, jest ulepiony. Chodź, kaj sobie zjeść. Kochana. Weź resztki. No, idź kaj! Tak sobie myślałam, że nie będą. Skorzystaj z nocnika. Czy ty się bawisz z nim tutaj? Chodź kaj tu. Zawołaj. Czy ty robisz ciku? Nice. Super. No, jestem z ciebie dumny, Matuszku. Czy ty zawołaś Gucie? Tak, i tu się bawcie w aportowanie. Baw się w aportowanie. O. Gdzieś to będzie miało rację. Ty sobie tam szamaj. Już zrobiłeś siku? Brawo! Chodź, kaj. Idziemy jeszcze? A ty możesz sam po prostu. Baw się w śniegu. O! Chcę to zobaczyć, tą interakcję. Trochę tu zajdzie, zanim ty dojdziesz, ale dobrze. Jedz kaj sobie ładnie. No i pięknie. Czy mam jakieś ciasteczko, żeby dzisiaj zrobić otwórz? Nie, żeby zrobić placek owocowy. Pięknie. Dzisiaj placuszka sobie zjesz. No i super. Taki dzień też jest potrzebny. Słuchajcie, tu się bawi nasz ten Arkadiusz, a ty idziesz się bawić w śniegu. Chodź, jak to wygląda. Co, wiecie co? Złapać moment, kiedy on faktycznie... Czekajcie. Tak, tak. Żeby fajny moment złapać, słuchajcie, jak on będzie puszczył za ten śnieg. Czy to jest... O!
śnieg. Ale to się już nie wygląda. A może się... Ty się bawisz w aportowanie? Co ty tu masz za strójnik pomarańczowy? Obcinana piłka, no trudno. A możecie się bawić razem? Popraw humor. Chodźka, jakieś interakcje musimy porobić. Arkadiuszyczną pracę za godzinę. Ty idziesz? Czy macie tu za problem? Chodź tu. No. I chodźka, idź do młodego, pochwal go. Chodź, że się ładnie bawi w śniegu. O, obejmij czule. O. Jak się czujesz w ogóle? Ty chcesz do spania już. Jeszcze troszkę. Śmiej się szczerze i głośno. Weź wykonuj jakieś interakcje z nim. Lebowana z matuszkiem. Mama. O, wspólne zabawy na śniegu. Z tatą, który zaraz wychodzi. Pięknie. Ciecie, chcę ładnie wyłapać momencik. O! Co tu przenikło? Przez jakiś dom przenikło. I ta gucia w tle tak... No, fajnie wygląda. I cyk, zdjęcia. Ale będziemy mieli zdjęć narobionych? Czekaj. Weź ty z gucią, nie wiem. Łapa. O. Zobaczymy, czy to jakoś tak fajnie pyknie. Nie, przeżywaj. Ty możesz się dołączyć? Kontynuuję lepiej niebawono. Nie możesz, ale weź naucz się, bo... wyszczotkuj na przykład. O. Rodzinne spędzanie czasu. Hi. Mamy. Ja, tata idzie do pracy. Czekaj, bo jest po 17. A my co? A my kończymy chyba zabawę na śniegu. Ty byś chciał zapalić. Właśnie byśmy choinkę mogli ustroić jeszcze. Chodź, Kaj, tu. Ty też chodź tu. No to dobrze, Arek niech idzie do pracy. Ty się przebierz, kochana, w strój. Nawet trochę... O, ciężko Matuszkowi, co? Wskać. Masz jakiś taki... Może być ten. Sterowanie światła możemy tylko, dobra, a my byśmy mogli udekorować, słuchajcie, więc to ozdób. Jedziemy z dekorowaniem naszej choineczki. Dywanik pod choinkę. Ja myślę, że zrobiłem tym razem taki biało-złoty, co wy na to? Wow. Co to się stało? Czemu mnie woliło do pulpitu? Wow! Halo! Gro, co się dzieje? Co to się wydarzyło? Halo, gro, halo? Jest okej? Okay? Jezu, tu on piętka. Nie ma czapki Mikołaja. Ojoj! No się też byśmy mogli mieć, nie? Co ty możesz tu zrobić? Włącz to światło. Co ty możesz zapalić święta? Ty tu możesz wziąć udział... Choinkę mentore, dobra, a zapalmy to. Zapal... Świecę. Co ty tu masz? Rangę... Przycinaczka liści? Nie, ojoj, grudnictwo. Jak ty możesz to wypełnić, ty mi powiedz? Czyż ty nic nie możesz zrobić? Co ty byś mógł zrobić, powiedz mi?
Śmiej się szczerze i głośno. Gdzie idziesz, młody? Rozmawiaj. A sobie usiadł. Mamy, idziemy dalej. A nie możemy nic więcej zrobić? Coś było można... Nie, coś tu jest nie tak. Zapal lampki. Czemu ta choinka jest taka biedna? No właśnie. Resetuj wszystkie dekoracje. E! Chodź tu! Ta już zwiadło. Dobra, młodego trzeba położyć spać. Pierw, to byśmy musieli wziąć tu. Weź porcję dla Simona i Mateusz. Czy ty sobie jesteś tutaj? Mateusz. Cinaj, tak? Co ty tu masz? Rozrabiaka? Ale otwórz profil, właśnie. Podziw. Za wspaniała osoba. Wow. No dobra. On sobie w szamotycji zmęczona trochę. Ja myślę, że ty możesz dalej podekorować. Czyli byśmy... A ty możesz? Nie. Tu ja myślę, że byśmy... O, zdób. I teraz tak. Zrobimy dywanik. Zrobimy ten biało-złoty. Niestety musimy to jeszcze raz wszystko zrobić. Nie? Przygotujemy choinkę już. Na ho-ho. Nie wiem, jak tutaj mu zrobić tak naprawdę. Kliknij choinkę, mentore lub... Kliary, ale nic nie możemy kliknąć. O, zjadłeś, super. Czas na kąpiel, możesz poprosić? Fajnie. No, jeszcze raz. Czas na kąpiel. A, nie masz już tego. A mogę tu? Czas na kąpiel. Chodź, idziemy myjo, myjo. Byłeś dzisiaj dużo na dworzu, więc myjo, myjo jak najbardziej. Gdzie ty, gucia, lecisz? A idziesz się bawić? No dobrze. Ej, co masz? O, przepiękne udekorowane. No i pięknie. Dziecięcy stres. Oj, no jest rozrabiaką, no co zrobisz. Ale fajnie, jeśli się bawię na dworzu, powiem wam szczerze, wow. Jezu, ludzie przychodzą i... Jej dziewczynki przyszły i podziwiają nasze prace. Nie wiem, że mamy chyba podobny gust z Pauliną. Chodź, pójdziemy spać, tak? Powiedz mamie, chcesz bajeczkę? Książka teraz. Ty jesteś wiecznie wykończony i cukru. A przebierzesz? O, przebierzesz. Pięknie. Chodź, ci poczytam. No i tak, słuchajcie, powinno być, tak? Pięknie, że Paulinka siedzi, czyta bajeczkę i jest cud, miód, malina. Normalnie dzisiejszy dzień jest prawie że udany. Pięknie. Aż mi, kurde, gardło ścięło. No, 22 w miarę godzina do spania. Dobrze. Ty śpisz, dajmy mu spokój i chodźkę i zrobisz siku. Arek, jak tam? W pracy jesteś? No to dobrze. Aż piesek przylas. Nie wiem, czy sobie dzisiaj wychillujemy i idziemy spanko zaraz, więc... Mamy, mamy. No dobra, ja myślę, że to czas do spania. Czekam, aż Arek wróci. Uuu, Arek wrócił, 1500 simulonów. Coś mamy? Weź pocztę? Co mam na poczcie? Uuu. Oślifowany turkus. Mamy te. Chociaż ja ich nie zbieram, to możemy sprzedać. Zawsze jakaś dodatkowa kasa. A to? Taki diamencik jakby. Ale to takie... Takie senie. Ej, a młody może używać? Tego? Młody, możesz to kliknąć? Nie, za tytuł ulubionych tylko. Ui. No trudno. Arek wrócił, jak ty się czujesz? Ty jesteś tylko zmęczony. Byś prysznic wziął. O, gucia leci. Cześć, gucia. Cześć. Pocałuj. O, niu, 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 niu.
pogłębiona rozmowa. Zapyta, jak dzień zleciał. I co, my idziemy, myją, myją. Czyli wykąp się. A wykąp się po prostu, weź. Ładnie się umyj i idziemy spać. I jeszcze jutro, słuchajcie, dokończymy po prostu tą choineczkę, bo co, niedługo święta mam rozumieć. W ogóle zima nam się kończy, tak trochę. Przeps. Czyli mamy dzisiaj niedzielę, dzień psikusa i potem mamy Wigilię. Ja myślę, że my wydłużymy w ogóle tą zimę. Bo to co, to będzie jeszcze w dzisiejszym odcinku. Za tydzień będzie Wigilia. Wigilia. Wiecie co, chciałbym, żeby jeszcze cały luty, a nawet połowa marca jeszcze była zimą, nie? Więc musiałbym to dobrze jakoś tam przekulklować. Przeliczyć, jakby to zrobić, bo za tydzień byłaby Wigilia. Z walentynkami tak naprawdę. Potem znowu jest zima. No to myślę, że nawet będzie spoko, jakbyśmy tak zrobili, szczerze mówiąc. Tak jak jest, że w marcu faktycznie było już ciepłe lato. Znaczy lato, wiosna. Miło, że Gucia leci spać do tego razem z Mateuszkiem. Zresztą fajnie, jakby Mateusz trochę się zaprzyjaźnił z Gucią, bo kurde, to jest jej zwierzaczek, nie? Ja myślę, żebyś to jeszcze wytarł. Nie możesz wytrzeć? A rozchlapać już pewnie możesz, co? A, nie możesz też. Co się stało? Przytul. I idziemy spanko. O, co miałeś? Obejmij kogoś. Dobra. Idziemy spanko. No Mateuszowi nie pykło, no to fakt. Mateuszek będzie teraz zadowolony? A ty, Mateuszek, możesz zrobić tak, że ty teraz pójdziesz w siku i pójdziesz spać dalej? No. A jak już wstałeś? Głaszczyć się. No i właśnie o tym, co pomyślałam teraz. A, śpi. No to idź ty spać. No dobra. I śpi. Wow! A, to Gucia. Gucia, bo cię wysterylizujemy, a bardzo tego nie chcę. No i pięknie. Jak mi się to podoba, że... Tu jest. Nie, już się wstraszam, że tu jest kupa jakaś tam leży. Ale ładnie ten śnieżek pruszy. Kurde, prawie jak u nas. Nie? Prawie jak za naszymi oknami. Jak to wygląda? Czarek idzie do pracy? Też idzie do pracy. Ja cię kręcę. Jest 6 rano, a jak jest ciemno w ogóle. Pochmurnie dzisiaj. Pochmurnie i lodowato wręcz. Dzień psikusa? Nie wiem, czy my chcemy brać udział. O, Paulinka wstała z wrażenia. W dniu psikusa. Weź resztki, kochana. A potem weź w ogóle wyrzuć zepsute jedzenie. Albo Arek co zrobi. Chodź, ty też wstawaj. Wstawaj! Co tu masz tu? Wspaniałe święto. Sprzątnij, wyrzuć zepsute jedzenie. I również weźmiesz resztki. No na pewno coś jest. Gucia, pójdziesz z pieskiem na spacer? Gucia. Paulina. Pójdziesz z pieskiem, co? Stroje, zmień strój na zimowy i tu wyuczone, tylko trysura, nie, opieka, wyprowadź, siedzi spacer. No to idź to na spacerek w takim bądź razie, a my tu zawsze mamy. Ja myślę, że przy okazji sobie może, a idziecie, udekorujemy sobie choineczkę, jak jesteśmy póki co sami. Czy ty będziesz zaraz głodny? Tak sobie też pomyślałam właśnie o tym, że ty zaraz będziesz głodny. Dobrze. Arek, proszę bardzo, ozdób. Dekoracje. Jak mamy czerwono-złote, niebiesko-białe, żółto-białe. Może dajmy żółto-białe? Niech trochę inaczej niż w zeszłym roku, żebyś mógł się przebrać trochę. Halo. Przepraszam, z kim ty możesz ozdobić? A, że z Pauliną? Nie, ozdób. Udekoruj ozdobami. A, czyli to jest dokończenie, no dobra. Pamiętasz, Arek, jak ubierałeś się w zeszłym roku? Co? Tyle się zmieniło. Co nie? Huhuhuhu. Ten jak podrzuca tym wariat. Ojo, jaka ładna. Ozdób, girlanda, czerwono-złota, łańcuch z popcornu i żurawiny, niebiesko-białe dzwoneczki.
No dobra, to co? Chyba robimy czerwono-złoto albo niebiesko-białą. Dobrze, czerwono-złotą. I co, już rzuciliście ze spaceru? Nie. To weź tutaj poproś, żeby on zrobił siuśku tutaj. Zachęć do pójścia za potrzebą. No. Pięknie. Co mamy to? Jak to, to... na czubek i dajmy... Zajmę właśnie gwiazdę. Biało-złota gwiazda. Wygląda trochę inaczej. No się tego ty święto ignoruje tą tradycję, to jest małe dziecko, dlatego. Okej. Okay. Ja myślę, że teraz weźmiemy jakiś normalny obiad, więc weźmy tu. Otwórz i pokaż mi, co my tu byśmy mieli jeszcze. Komber jagnięcy, o. Mamy, jutro jest Wigilia, wiem o tym, spokojnie. I mamy wszystko, resortuj, mamy zapal lampki na końcu z Pauliną. Nie, to możemy sami zapalić. To. I umieść stertę. No i pięknie. I tak powinno, słuchajcie, być. Dobra. Czy my byśmy mogli jeszcze pójść tu i wybierz świąteczne dekoracje dzimcikusa? Nie. A mamy ozdoby? Jakieś? No właśnie nie. Nie fajnie. No jedynie, że będziemy mogli w Wigilię wtedy takie coś zrobić. No dobra. To niech tak jest. Ta choineczka też całkiem fajnie i ładnie wygląda. Tu weź porcję dla Matuszka. Matuszek. Cześć. Możesz szamać w łóżku, proszę bardzo. Dobra. Tu elegancko, tu to. No i co, myślę, że się Matuszka trochę nauczymy. Tak. Opowiedz śmieszną historię. O, to miłe, że możecie tak o... przyjazne. Co byśmy tu mieli? Popraw humor. Jakieś tam pozytywnych interakcji trochę próbmy. Zapytaj, jak wczoraj ci minął dzień. Baraba... Barbara. Opowiedz dowcip. Możemy? Zabawne? Opowiedz śmieszną historię. Zaliczy? Czy musi być to typowo? Chyba typowy dowcip to musi być. Co byśmy tu jeszcze mieli? Wychowawcze. No, czy mój słowa, przepraszam. Przy okazji, jakie? Co tam? A przybierzesz się? Jakiś na co dzień? Może być z długim sweterkiem? A ty nie zjadłeś! A, bo ty nie chcesz więcej. Tak, porozmawiajmy sobie, tak? Tak, tak! Dobra, już u mnie przepraszam powiedzieć. A wy... A czy wy jesteście dalej na spacerze? To ten spacer nie był, kurde, za długi. A ty jesteś Barbara? Objąć chcesz. Dobra. Do domu, bo już ileż można spacerować. Wy się uczycie? Uczycie się. Super. Zróbmy sobie foteczkę. Może gdzieś się przyda. Uczymy się mówić. Przepraszam. Tak? Już będziesz umiał? I już umie? Wychowawcze. Zachęć do niedawnego zachowania. Nie jest aż tak źle z nim, a ty? Do domu. Już. Ty tu zaraz zamieszkasz normalnie. Gdzie ty mieszkasz? Tu mieszka? Jej, prawdziwa gwiazda. Chodź jak prawdziwa gwiazda. Co to, Marek? Śmierdzi ci. No cóż mam ci rzec. Idź, Kajsiku. Znaczy się pierw opróżni, a potem ty sam pójdź, siku. Ty jak się czujesz? Też cię, siku.
Ale ty byś mógł się trochę pobawić, co ty na to? Porozmawiaj. Tak, porozmawiaj sobie. A ty jesteś już w domku? Odepnij mu smycz, kochana. Odepnij smycz. Szkoda, że nie ma czegoś odśnieżenie, to też byłoby całkiem spoko. Ale kiedy wyrzucić śmieci z wrażenia, no dobrze. Ty co byś mogła? Idź w kosiku. I wykąpisz się. Już żeś sobie porozmawiał? Buduj wieżę. Pobaw się trochę. No. Trochę słuchajcie posiedzeń. Boże święty. Posiedzenia w domu też się zawsze przyda. O. Ojoj. Hihi. O jedy, jak on się cieszy. Oj Mateuszek, to ludzie mieli tyle z twoich zdjęć, że łohoho. Ale to było słodkie. Dobrze. Aro. Ktoś wyrzucił wszystkie śmieci? Ble. Tylko mi się nie poszczaj, bo to aż wstyd będzie. Jezus Maria, to goła. Goła wyszła. Energiczny jogging. Do roboty. Biegać. Ja wiem, że jest zima, ale no musisz trochę schudnąć, kochana. Bo to tak być to nie będzie. Co jest brudne? To jest brudne pewnie, co? Wyczyść. No już proszę. Ta biega w zimnie, o co o tam? A rekompresję za godzinę. No dobra. A ty co byś mógł porobić? Chodź do kompa trochę. Tu mam kurde ten laptop. Kariera, nie, rodzina. Reklamuj. Zreklamuj znany produkt. O! Sam wiedział, że ma iść siku. Super. Słuchajcie, że jeden z bliskich mi słyszał o tobie wiele dobrego, chcecie poznać. Czy mogę dać mu twój numer? Ha, daj! Może ktoś ciekawy? Zrób go ciasiku. Poszedł spać. Nie. Czy co ty robisz? Reklamujesz, no dobra. Jak zreklamujesz, chodź do domu już, tak? Zrobię 500 milionów tylko ten jeden raz, powtarzałeś sobie, a się okazało, że straciłeś 143. O nie. Niedobrze. Chodź, dobra, posadzimy tutaj Sima. Czy posadzimy Mateuszka? Chodź, pójdziesz zjesz coś, co? I co byś sobie zjadł? No, jest posadzony? Jest. Daj jedzenie. I dajmy mu... kanapka z serem i szynką. I dajmy mu napój mleko. Mleko i kanapka. Niech jest, no. A ty sobie sama... Chociaż ty chcesz przesamać? Możemy rozmawiać? Możemy, nie? A ty to musisz... Możesz... Dobra, ale przebierz się. Czemu... Czemu on się nie przebiera, jak oni tu wchodzą? Jaka suknia. Niech jest nasta różowa. Cokolwiek, tylko żebyś po prostu miała... jakby inny ten... Pochwal kogoś. Proszę bardzo. Dobre towarzystwo. No tak rozmawiacie trochę od tyłu strony, ale jak się tak da? Ucz obiektów. Na czym to polega w ogóle? O nie, chyba właśnie przerwałem uczenie obiektów. O cię kurde, Erik. Zabrzmiało to dość tak... Ucoła, przepraszam. A czyli to też musi jakby zejść z tego. No dobra. A co byśmy mogli jeszcze zrobić? Co? Ten jak się cieszy, że ma butelkę w ogóle. Ojo, jak krzyczy, jak krzyczy. O co, przepraszam. Nie płacz. A Bubi. To już chciałeś z nim na dwór.
Mój ty Boże. Po coś ma tą łóżkę tu. Okej. Okej. Usiądź. I usiądź. Możecie we dwójkę usiąść? Możecie czy nie? Mateusz! A weź Gucie pogłaszcz. Ajajaj. Usiądź? Możecie, o to fajnie. A, bo ty siadasz jakby normalnie. O Jezus Maria. Boże, Mateuszek, spadłeś z łóżka. Tu. O, wychowawczy, no co, przepraszam. A, tutaj tak musicie klękać. Mateusz pewnie rozwinął swoje umiejętności werbalne. Możesz teraz opowiadać historię, opowiadać głupawe historie. Opowiadać historię, opowiadać głupawe historie. Rozumiem się o tym nie zarwach. No dobrze. Czy ty już umiesz słowo przepraszam powiedzieć? Piesku, co szczekasz? Ty jesteś zaspokojony. No i dobrze, w końcu słuchajcie. Ogarniamy to tak jak trzeba. Czemu oni są wszyscy? Jutro pre... Patrzcie, oczekiwanie na otwieranie prezentów. O ja! Ładnie to naucz, przepraszam mówić. Obejmij czule. Tłok. No. Przytul. O Jezu! Ale sweet. Jakaś miniaturka to musi być. Jezu, jakie to jest. O ja. To jest sweetaśne. Ojoj. Abyśmy się pobawili. To było takie. O tu. Chodźcie, pobawimy. Ja akurat musimy iść do łazienki, bo tu jest najwięcej miejsca. No. Pięknie. Widzisz na to łóżku, co? Mocny w gniew, zobacz. Przestań wreszcie, dość już tego mocowania się. Uuu. Się chyba porozgniewał na nas. Ucz podstawowych potrzeb. Że co, słucham? Idź spać. Poproś o bajkę na dobranoc. Tata przeczyta. O! No dobrze, niech się jeszcze nauczy. Arek! Cześć! No to weź na smyczy, chodźmy na krótki spacer. Tylko ja bym chciał, żebyś ty się przebrał. Na zimowy. No i idź tam na spacer, przeczyta się trochę. Opieka, wyprowadź, krótki spacer. Dobrze, my się tu uczymy. A, czyli Fiszek go uczysz tak naprawdę. No spoko. Już jest po północy. Halo, kończymy? No dobra, skończmy to i położymy się spać w takim razie. Jak tam? Nauczony? Dobra. Nie. Tu. I idzie spać. A mogę prosić o utulenie do snu Paulina. No, skurde, super, że się Mateuszek nauczył w końcu. No chodź. O, to świetnie wygląda. I śpi. Pięknie. A nam co? A nam to się przydałoby siku zrobić. Coś zjeść. Aha, gdzie siku się nie udał. No się nie udał. Zapalam wszystkie świeczki, niech się pali, niech jest klimatycznie. Weź sobie ten... Kamer, jak więcej masz jeszcze w lodówce? Koniec tu? Tęczenie światełka, co masz tu? Opiekuńczość, podziwianie kogoś w pobliżu, no i nice. Arek, do domu! Mógł być to krótki spacer, co się wam tak wydłużył. Dobra, w szamasz i ty idziesz spać. Zostaw to już. Arek doje. Arek doje, prawda? Jezu, ten też jest zmęczony. Ale ja ich wykańczam, jestem okropny w ogóle. A Gucia? Gucia jest na podwórku, dobra. Co się stało? O nie, miał koszmar. Co
Co się stało? Nic ci nie będzie. Ojoj. Jeszcze raz mogę? Weź obejmij czule. Kurde, szkoda, że nie możemy się położyć razem. A ty musisz spać? Nie możesz teraz spać. Jest wystraszony, chyba bardzo smutny, a nie wystraszony. A co możesz zrobić jeszcze tutaj? A nie możesz opowiedzieć, że miałeś sen straszny. Jezu, ile masz tej interakcji teraz w ogóle? Cię piorun. Wtul się. Pleć, co? Dobrze, połóż spać. Dobra, do spania. Pięknie. Zdobyte odczucie. Dobrze spędzę z tobą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że to jest, że są podobne. O! Arek jeszcze nie śpi. Arek, co ty tu robisz w ogóle? Idź, siku. Weź prysznic. I ty idź spać. Mój, ty, Boże. Jeszcze pies śmierci. Tak to jest, jak się człowiek przemęcza. No ale śmierdzące nie pójdzie, no. Chyba zwariowałeś. Tradycja ukończona, ale lepiej. Nawet, kurde, nic wyskoczyło mu. Do spania. Dobra. I słuchajcie, na tym sobie zakończymy, bo już się Wigilia zaczyna. Powoli, a dzisiaj jest śnieżnie. Mam nadzieję, że wszyscy mają wolne w ogóle. Czy to jest dzień wolny? No właśnie nie wiem. Mogę to edytować? Tak, dzień wolny. No i elegancko. Dobra. Ja się będę z wami żegnać. W takim razie widzimy się już w kolejnym odcinku, już za tydzień. Słuchajcie, Wigilia. Święto, ho ho. Więc zobaczymy, co w tym roku przyniesie nam papcią mróz. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia już za tydzień. Trzymajcie się, no i cześć.